Witam Państwa na konferencji prasowej, powiatowej. Przypomnę, drużyna gospodarza Emeryka z Nowa Lubawa podejmowała się MKS Brągowie Brągowie. O podsumowanie spotkania prosimy trenera drużyny gości, pana Mariusza Niedziółki. Dzień dobry. Przede wszystkim na pewno trudny moment dla nas, bo trzeci mecz przegrany z rzędu. Chcieliśmy bardzo się w tym spotkaniu przełamać. No był to mecz walki, na pewno mecz walki, może nie było jakichś fajerwerków piłkarskich. No ale tutaj trzeba podkreślić gospodarzom, bo naprawdę w tej sferze zaprezentowali się bardzo dobrze i no, trzeba powiedzieć, że tą wojnę na boisku wygrali. Tak naprawdę obie drużyny miały podobny plan na ten mecz. Wygrać środek, nie dopuścić przeciwnika pod własną bramkę, zdecydowanie lepiej to wyszło gospodarzom, po tym linii błędów w defensywie i dzięki temu wygrali. No my kolejny raz po swoich prostych błędach tracimy pierwszą bramkę, później nie pokryliśmy zawodnika przy stałym fragmencie. 2-0 i bardzo ciężko przy tak dobrze zorganizowanym przeciwniku było dzisiaj zdobyć punkty. No niestety taka jest prawda, że te wojny boiskowe się obroną wygrywa i te zwycięstwo dzisiaj odniósł motor. Jeszcze raz gratuluję trenerowi. Dziękuję. Dziękuję trenerowi drużyny gości, a podsumowanie spotkania proszę trenera drużyny gospodarzy, pana Krzysztofa Malinowskiego. Dziękuję bardzo trenerowi za gratulacje. Na pewno byliśmy w podobnej sytuacji na Brągowie. Ostatni swój mecz przegraliśmy w Kętrzynie sromotnie, za co jeszcze raz z tego miejsca przepraszam naszych kibiców, zwłaszcza tych, którzy za nami przyjechali, bo nie przystoi takiej drużynie przegrywać w meczu ligowym 5-0, nie podejmując żadnej walki. Na pewno dzisiaj najważniejsze były 3 punkty, te 3 punkty zdobyliśmy. Cały tydzień pracowaliśmy nad tym, już nie patrząc na mecz z Jeziorakiem, żeby dzisiaj te 3 punkty zostały w Lubawie. Budujemy tu dalej twierdzę, te 3 punkty zdobyliśmy. Jednak znowu nie można się w pełni cieszyć, bo mamy mecz moim zdaniem pod pełną kontrolą. Realizujemy założenia taktyczne, bramki zdobywamy naprawdę z sytuacji, nad którymi pracowaliśmy na treningu, które sobie ustawiliśmy i przychodzi moment koncentracji, gdzie tracimy bramkę. Chyba gorzej niż w juniorach i robimy to po raz kolejny. Taką stratę zrobiliśmy u siebie z Zełkiem w końcówce, taką stratę zrobiliśmy w meczu pucharowym z Jeziorakiem. Nie wiem, trzeba naprawdę mocno przemyśleć, przeanalizować, czy wszyscy ludzie powinni w danym wymiarze czasowym wchodzić na boisko, bo to po prostu ręce już upadają, bo to można ustalać nie wiadomo jakie taktyki, to można nie wiadomo jak grać spokojnie. I przychodzi moment, gdzie nie wiem, jest brak myślenia, bo tu już nie tylko mówię o stracie, po stracie jeszcze można sytuację przerwać. Piłka jest na połowie boiska, gdzie ten kartonik w końcówce nie miałby żadnego znaczenia. A tak w końcówce są nerwy, drżymy o wynik, który moim zdaniem niby był spokojny, niby był ustawiony. Strzeliliśmy wreszcie te 2 bramki i sami tutaj sobie robimy kłopoty, więc tego na pewno musimy unikać, ale gratuluję bardzo drużynie, stanęła na wysokości zadania. Myślę, że zagraliśmy naprawdę dobry mecz, nie tylko tutaj pod względem woli walk, pod względem charakterów, ale myślę, że graliśmy mądrze w piłkę. Mieliśmy rywala dobrze rozpracowanego, wiedzieliśmy co chcemy grać, jak chcemy grać. Tylko mówię, gdzieś te ostatnie 5 minut trzeba jeszcze raz mocno przemyśleć, porozmawiać, żeby więcej takich błędów nie było. Dziękuję. Dziękuję trenerowi drużyny gospodarzy. Jeżeli są pytania ze strony mediów, bardzo proszę. Dosyć mocne słowa, trenerze. O tym trener mówi, jeśli chodzi o te realizowanie zadań. Myślę, że tutaj nie ma sensu uciekać od odpowiedzialności, jeśli chodzi osobowo i mogę to powiedzieć głośno. Wszedł Daniel Kleber, który miał tą piłkę utrzymać i on naprawdę nieźle w ten mecz wszedł, dał fajny strzał, był pod grą. No, tylko jemu zdarza się, mówię, taki drugi błąd. Musi chłopak naprawdę mocno przyłożyć się do
zadań taktycznych do tej gry, bo to naprawdę nie są juniorzy. Nie można robić takich strat, bo tu jak widać Porągowia to wykorzystała momentalnie. Mam nadzieję, że mówię, Daniel to przemyśli, będzie jeszcze ciężej pracował i więcej takich błędów nie popełni. Czy to jest jedna osoba, po której trener ma zastrzeżenie? Nie mam do Daniela zastrzeżeń, mam tylko do tego, co zrobił w końcówce, bo tak jak powiedziałem, dał dobrą zmianę. A zastrzeżeń nie mam żadnych. Uważam, że nie ma dzisiaj sensu do kogokolwiek się czepiać. Drużyna stanęła na wysokości zadania, zwyciężyła i myślę, że była monolitem, była drużyną i mam nadzieję, że to z trybun również było widać. Mam pytanie do trenera, gości, panie trenerze, kilka kolejek za nami. Jakie jest założenia przed Porągowią na następną część sezonu? Przede wszystkim chcemy w następnych spotkaniach zdobywać punkty. Ciężko tu mówić o założeniach, tak jak się trzy mecze po kolei przebiega, więc trzeba sobie jasno pewne błędy wytknąć, które popełniamy notorycznie i to naprawić. I w następnym spotkaniu wyjść i powalczyć o punkty. I to jest pierwszy krok, na którym się musimy skupić. Czy są pytania jeszcze ze strony mediów? Jeżeli nie ma, dziękuję trenerom, dziękuję przedstawicielom mediów, życzę trenerom powodzenia w następnych spotkaniach.